26 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której dotychczasowy komendant starszy brygadier Olgierd Koźmiński zdał swoje obowiązki w związku z odejściem na emeryturę. Na jego stanowisko śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Wojciech Kruczek powołał brygadiera Rafała Pietrzyka. W dniu dzisiejszym odbyła się uroczyste przekazanie obowiązków komendanta miejskiego w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne starszego brygadiera Olgierda Koźmińskiego, który dotychczas kierował Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W obecności śląskiego komendanta wojewódzkiego obowiązki zostały przekazane brygadierowi Rafałowi Pietrzykowi, który będzie pełnił obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Zdający obowiązki komendanta miejskiego PSP w Mysłowicach starszy brygadier Olgierd Koźmiński pożegnał się ze sztandarem komendy oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za wspólne 4 lata służby w tutejszej komendzie. Brygadier Pietrzyk związany jest z Mysłowicką Komendą od 1999 roku, obejmując kolejne stanowiska dowódcy zastępu, sekcji, zmiany, zastępcy, a następnie dowódcy JRG, aż zastępcy komendanta. Jakie plany ma nowy komendant? Utrzymać stały wysoki poziom, jaki do tej pory mój poprzednik wyznaczył. Dotychczas byłem zastępcą komendanta miejskiego. Na tej uroczystości nastąpiła zmiana. Pan komendant wojewódzki powierzył mi obowiązki komendanta miejskiego, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, właśnie za to zaufanie, którym mnie obdarzył. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, przedstawiciele parlamentu, Sejmiku Śląskiego oraz władze miasta.